Czy ta kobieta zarażona jest chorobą jeleni zombie? Nagranie to przesłała mi jedna z fanek kanału Magia Natury z takim właśnie pytaniem. Rzeczywiście, to nagranie z USA, gdzie wśród jeleniowatych szaleje zaraza, wskazuje na objawy bliżej nieokreślonych zaburzeń neurologicznych, podobnych do tych, jakie wywołuje gąbczaste zwrodnienie mózgu wywołane przez chorobę jeleni zombie. Wiadomo, że priony chorobowe są bardzo odporne i teoretycznie mogą przenosić się także na ludzi. Póki co na szczęście nie potwierdzono jeszcze żadnego takiego przypadku. Ślinotok dający się zauważyć u tej kobiety może być jednym z objawów choroby zombie, ale równie dobrze może być objawem na przykład wścieklizny. Agresja, symptomy utraty kontroli nad ciałem kojarzące się z opętaniem mogą wskazywać na każdą z wyżej wymienionych chorób, ale równie dobrze mogą być wywołane przez narkotyki, uszkodzenie mózgu czy chorobę psychiczną. Bez badań laboratoryjnych ostatecznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tej kobiecie dolega, ale już sama wizja pandemii zombie u ludzi przeraża i działa na wyobraźnię, bo brzmi jak scenariusz filmu grozy.